Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie troszkę o moim załamaniu moim. Tak. Więc ogólnie jestem troszkę załamany. Kto mnie śledzi na Instagramie, to wie, jak obecnie wygląda teraz moje życie przez ostatnie 2 tygodnie. I wyglądało całkiem fajnie, bo się w sumie jeździłem, spotykałem ze znajomymi gdzieś tutaj, to tamto, sram to. I w sumie tak fajnie, no tak jak trochę jak planowałem, tylko że tak się przyłapałem ostatnio, że idę w złym kierunku. To nie jest ten kierunek, który obrałem. Nie robię tych rzeczy, które chciałbym robić i brakuje mi strasznie samodyscypliny. Patrzę sobie na te nawyki ludzi sukcesów i praktycznie nic z tych rzeczy, znaczy może nie, że nic, ale dużo z tych rzeczy przestałem robić. Zacząłem rozkminiać, no i tak wyszło, że przestałem liczyć sobie kaloryczność, ile dziennie jem, przestałem śledzić postanowienia, przestałem czytać książkę, przestałem uczyć się angielskiego, przestałem wstawać o 5 rano, przestałem uprawiać aktywność sportową, fizyczną, jeszcze nie nagrałem podsumowania z grudnia, nie mam jeszcze rozplanowanego całego roku 2020, przestałem nagrywać codzienne vlogi, nie wróciłem dalej do blogowania, no i ogólnie jakoś tak się nie rozwijam za bardzo. I tak, wiecie, wpadłem w totalną skrajność, jak wcześniej brak znajomości, że tak powiem, brak spotkań, a tylko rozwój, to teraz totalnie poszedłem w drugą stronę, brak rozwoju, tylko spotkania, relaks i tak dalej, zabawa, integracja. Może trochę dobrze, ale to tak przez tydzień, 5 dni, odpoczynek, spoko, ale teraz już mam takie sam w sobie, że Paweł, coś za bardzo się rozleniwiasz. No a wiecie, im dłużej człowiek zwleka, tym ciężej zacząć, no więc... ten film nagrywam 7 mam też film z wczoraj, więc dzisiaj 7 powinien powstać film z Rzeszowa, a ten film powinien powstać jutro, czyli 8. W sensie ma już być na YouTubie i koniec. No ale powiem wam, że strasznie czuję brak samodyscypliny, strasznie. I to widać, i słychać, i czuć. A na potwierdzenie wam pokażę, że jeszcze się nie rozpakowałem z Londynu. I biurko też dalej jest nieogarnięte, ale zamierzam to dzisiaj zrobić, rozplanowałem to w moim planie. Co prawda jest jeszcze wiele do roboty i myślę, że to nie zrobię wszystko w ciągu 2 dni, tylko to muszę rozplanować na cały tydzień, no ale mam tutaj biurko i się rozpakować. No i zacząć, gdzieś to był YouTube. O, tutaj widzicie, dalej to wszystko siedzi. Ale tak, myślę z drugiej strony, że troszkę nawet fajnie, że się tak załamałem, bo każdy, kto, że tak powiem, też chce, a nie robi, może śledzić teraz, jak to u mnie wygląda, że też chce, ale mi nie wychodzi, więc będę po kolei wdrażał już to, co wiem, to, jaką mam wiedzę i świadomość, co zrobić, żeby mi się chciało. Tylko, że nawet nie chce mi się zastosować to, co wiem, żeby mi się chciało, żeby mi się po prostu chciało i to jest ten problem, naprawdę. Jestem totalnym wrakiem samodyscypliny trochę. Dobra, karteczka, która zmieniła wszystko. Patrzcie, wiedziałem, że to z Londynu. Wymagaj od siebie więcej. Ja to zaraz biorę wszystkie te karteczki, gdzieś tu sobie, nie wiem, walnę. Tu, o, będzie przed twarzą i to na mnie działało, więc może i teraz zadziała. No i mi olśniło, jeżeli w moim życiu jest bałagan, czyli na moim biurku jest bałagan, na moim krześle jest bałagan i na moje walizki siedzą od tygodnia nierozpakowane, czyli powiedzmy żyją sobie w artystycznym nieładzie, to w mojej głowie też jest bałagan i w moim życiu też się robi bałagan, ponieważ te rzeczy wpływają na mnie, więc decyduję, rzucam teraz wszystko i nie jadę w Bieszczady, tylko zabieram się za sprzątanie. I jeszcze raz, Paweł, nasz mi teraz myśl, Paweł, może włączysz sobie podcast albo jakieś coś o angielskie radio, żeby od razu się edukować, ale myślę nie. Wiecie dlaczego? Ponieważ skoro narzekam na moją samodyscyplinę, że jest słaba, to po co mam, jakby wiecie, to idę tak, bym poszedł na siłownię, miał problem z podniesieniem, nie wiem, 10-20 kg, ale chciał sobie jeszcze dorzucać jeszcze więcej. Nie, jeżeli mam problem z podstawowymi rzeczami, to nie dorzucam jeszcze więcej, tylko puszczę sobie muzykę, żebym miał przyjemnie, żebym miał relaks, a w międzyczasie będę robił rzeczy mniej przyjemne. Znaczy ja tam lubię sprzątać, tylko po prostu nie chce mi się za to zabrać, no i tyle. Ten filmik zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Daj mi to dużą motywację do działania i dzięki temu też ty, mój drogi widzu, będziesz na bieżąco, a więc pozdrawiam, zachęcam, cześć!